Cześć, nazywam się Iwo Krakówka i Wam pokażę, jak się buduje płetwale błękitne. Do zbudowania płetwale błękitnego będą nam potrzebne 7 dużych, 17 małych klocuszków. Pokażę Wam, jak się buduje płetwala błękitnego. Bierzemy 2 takie klocuszki i łączymy. Bierzemy potem jeden taki klocek i go łączymy w ten sposób. Następnie bierzemy jeden taki mały klocek i go podłączamy z tym miejscem. Dalej bierzemy 2 takie małe klocuszki i jednego podłączamy tu, a z drugim zaczekamy, żeby go podłączyć o tutaj. Bierzemy 2 takie duże klocki i następnie bierzemy 2 też takie małe klocki. I następnie 2 też małe klocki i mam już w taki sposób. Bierzemy 4 klocki i łączymy je też ze dwójkę. Małe klocki. Montujemy je obok tych, które przed chwilą zamontowaliśmy. Znowu bierzemy 4. Tak samo, z dwójkę. Montujemy naprzeciwko tych, które przed chwilą zamontowaliśmy. W ten sposób. Teraz montujemy my tak. I bierzemy znowu 2 i łączymy je z 2 i wsadzamy ostrą kropeczkę. I już mamy takie ciało. Teraz podłączamy ten ogon z naszym ciałem. Odwracamy płetwala i ten jeden klocek, który miał być pod, kładziemy właśnie pod, żeby przyczepić, żeby było taka dwa murowa, żeby trzymało mocno. I zostały nam 2 duże klocki. Montujemy je w taki sposób i je kładziemy tutaj. I oto nasz płetwal błękitny. Do widzenia.